Mam tutaj takie przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy, które teraz szybko przetłumaczę. Sara Swift dostała mandat za przekroczenie prędkości w swojej drodze do domu. Jeżeli zapłaci ten mandat teraz, to nie będzie doliczona żadna dodatkowa opłata. Jeżeli spóźni się z opłatą, no to ta kwota będzie powiększona w zależności od tego, o ile miesięcy się spóźni z zapłatą. Całkowita kwota, która jest oznaczona literą F, wyrażona w euro, jest tutaj podana w tabeli. No, i tutaj w tabeli mamy w lewej kolumnie liczbę miesięcy, jaką się spóźnia z opłatą, a po prawej jaką kwotę po tylu miesiącach będzie miała do zapłaty. No i tu jest też taka informacja, że te liczby w tabeli reprezentują wartości funkcji wykładniczej. Funkcji wykładniczej, czyli może ja przypomnę, jaka jest ogólna postać funkcji wykładniczej, czyli f. Jako funkcja czasu, to nasza kwota do zapłaty, jako funkcja czasu, być funkcją wykładniczą, a ogólna postać funkcji wykładniczej jest taka, że to jest jakaś stała a, której na razie jeszcze nie znamy, razy r, to inna stała, której też nie znamy, do potęgi t, a t jest argumentem naszej funkcji, czyli t jest naszą zmienną. W tym wypadku to jest czas wyrażony w miesiącach. No i tutaj mamy pytania. Pierwsze pytanie to, jaki jest wspólny iloraz dwóch kolejnych wartości f, które mamy tutaj w tabeli. Czyli tutaj jest sugestia, że iloraz kolejnych wartości, dwóch kolejnych wartości powinien być zawsze taki sam. To znaczy on jest wspólny. No to sprawdźmy, że tak jest. Czyli musimy obliczyć iloraz na przykład F od 2 podzielone przez F od 1. I to powinno być to samo, co F od 3 podzielone przez F od 2, i to bo, powinno być to samo, co F od 4 podzielone przez F od 3. Inaczej mówiąc, te kolejne wartości tutaj mają być. Elementami ciągu geometrycznego. Ciąg geometryczny i funkcja wykładnicza, jak widać, mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. No to sprawdźmy, czy tak jest. Czyli, na przykład, ile jest 450 podzielić przez 300? No to jest 1,5. Ile jest 675 podzielić przez 450, no to też jest 1,5. No a ile jest 1012,5 podzielić przez 675, no to też jest 1,5. Jak nie wierzysz, to sprawdź sobie na kalkulatorze. Ja sprawdziłem wcześniej. Czyli to jest 1,5, po prostu. Czyli widzimy, że ten wspólny iloraz dwóch kolejnych wartości to jest po prostu 1,5. Możemy tutaj wpisać już to w pole odpowiedzi. No i napisać w postaci ogólnej też, że to jest f od t plus 1 przez f od t, bo właśnie to tutaj liczyliśmy i to nie zależy od t. Czyli dla dowolnego t ten stosunek jest stały i równy 1,5. No ale sprawdźmy, że rzeczywiście to się zgadza. Z postacią funkcji wykładniczej ogólną, którą tutaj mamy, bo jak wstawimy w liczniku a razy r do potęgi t plus 1, podzielone przez a razy r do potęgi t, no bo to jest wartość funkcji f dla argumentu t plus 1, a to jest wartość funkcji f dla argumentu t, no to widzimy, że a po prostu się skróci, czyli tutaj będziemy mieli po prostu r, ale w jakiej potędze? Musimy wziąć t plus 1, a dzielenie oznacza, że musimy odjąć ten wykładnik. Tutaj mamy wspólną podstawę. Więc te wykładniki przy dzieleniu musimy odjąć. No to t odjąć t to jest po prostu 0, czyli zostaje nam w wykładniku 1, czyli mamy po prostu r. Czyli widzimy, że ten stosunek wartości funkcji wykładniczej w dwóch punktach, które są od siebie odległe o 1, czyli jeżeli zwiększamy argument o 1, no to stosunek tych wartości jest zawsze stały, jest zawsze równy r, gdzie r to jest ta podstawa, której tutaj podnosimy do wykładnika. No dobrze, no i my wyznaczyliśmy wartość tej stałej r. No bo tutaj to nam się przyda do następnego pytania, gdzie mamy znaleźć po prostu wzór tej funkcji. No to skoro znamy już r, wiemy, że r jest równe 1,5, to pozostaje nam jeszcze obliczyć a, jaka jest wartość tej stałej a, no ale to też łatwo zrobić, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo informacji o tej funkcji. Na przykład wiemy, że f od 1, to wiemy z pierwszego wiersza tabeli, to jest równe 300. No a z drugiej strony, z ogólnej postaci naszej funkcji wiemy, że f od 1 to jest a razy r do potęgi pierwszej. No a r, to wiemy ile to jest, bo r to jest równe 1,5. To już obliczyliśmy wcześniej, czyli z porównania tych dwóch wartości możemy obliczyć a. Możemy też, że a razy 1,5 to jest 300, czyli wystarczy teraz podzielić obie strony przez 1,5, czyli to jest 300 podzielone przez 1,5, no a to jest po prostu 200. Czyli widzimy, że a jest równe 200, czyli wzór naszej funkcji, który tutaj musimy wpisać do, do pola odpowiedzi, będzie taki, że f to się równa, może napiszę, że f od t to będzie a, czyli 200, razy r, czyli 1,5 do potęgi t. Taki jest wzór naszej funkcji. No i teraz ostatnie pytanie. Ile będzie musiała zapłacić w euro, jeżeli zapłaci na czas, czyli bez opóźnienia? Tutaj mamy w tabeli wartości wtedy, kiedy się opóźni. 1 miesiąc, 2, 3, 4. No a teraz, ile będzie musiała zapłacić wtedy, kiedy się nie spóźni w ogóle? Tego nie mamy w tabeli, musimy to obliczyć. No co znaczy, że zapłaci na czas? To znaczy, że zapłaci w chwili T równej 0. Czyli mus musimy obliczyć, ile jest F od 0. A F od zera... To jest po prostu A razy R do potęgi zerowej, a R do potęgi zerowej to jest po prostu 1, czyli to będzie po prostu równe A, no a A to wiemy, że to jest 200. Czyli tutaj musimy wpisać po prostu, że to jest 200. No i moglibyśmy też do tej odpowiedzi dojść inaczej. W sumie to na jedno wychodzi, no ale może powiem, o co, o co tutaj, co miałem na myśli. Otóż widzimy, że stosunek kolejnych wartości w tej tabeli, jest zawsze równe 1,5. Czyli na przykład jeżeli idziemy stąd w tę stronę, to musimy pomnożyć przez 1,5. Jak tutaj idziemy w tę stronę, no to też musimy pomnożyć poprzednią wartość przez 1,5. Raz 1,5. Jak przechodzimy z tego wiesza do tego, no też mnożymy przez 1,5. No więc w drugą stronę, jak się cofamy, to musimy podzielić. Tutaj musimy podzielić przez 1,5. Tutaj też musimy podzielić przez 1,5. Tutaj też dzielimy przez 1,5. No, gdybyśmy chcieli uzupełnić tę tabelę o czas 0, no to musielibyśmy znowu podzielić, podzielić przez 1,5. No, 300 podzielić przez 1,5, no to ja już tutaj to liczyłem, to jest 200. No i to się zgadza, bo jak 200 pomnożymy przez 1,5, no to rzeczywiście dostaniemy 300. No i przy okazji widzimy, że funkcja wykładnicza i ciąg geometryczny to są bardzo podobne obiekty. Różnią się tylko tym, że jak mamy ciąg geometryczny, to te argumenty, te czasy te są tylko liczbami naturalnymi. No i tutaj akurat takie mamy w tej tabeli, no ale w ogólności moglibyśmy tutaj mieć w wykładniku dowolną liczbę rzeczywistą, np. 1,5 miesiąca, 1,30. No i tym właśnie się różni funkcja wykładnicza od ciągu geometrycznego, że funkcja wykładnicza jest określona dla dowolnych rzeczywistych argumentów t, no a ciąg geometryczny, który ma bardzo podobny wzór, dopuszcza tylko argumenty tutaj, które są liczbami naturalnymi.